Kameralne pokoje z łazienkami, nowe sale porodowe oraz nowoczesny sprzęt medyczny do opieki nad noworodkami i przyszłymi mamami. Tak dziś wyglądają oddziały położnictwa i neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Wszystko dzięki kompleksowej modernizacji. Koszt inwestycji niemal w całości pokrył samorząd województwa mazowieckiego. Oddział położnictwa dysponuje salą do cięć cesarskich z nowym wyposażeniem i nowym stołem operacyjnym, 4 salami porodowymi wyposażonymi w stanowiska do resuscytacji noworodków oraz 48 łóżkami, gdzie mogą być hospitalizowane pacjentki w zakresie patologii ciąży i położnictwa. W celu zapewnienia najwyższej jakości udzielanych świadczeń medycznych oddział doposażono m.in. w nową centralę nadzoru okołoporodowego z dodatkowym KTG, 2 aparaty USG, w tym jeden z opcją 3D. Ten etap modernizacji pozwolił na takie już doszlifowanie tego, co mieliśmy. Diametralnie zmienił warunki pracy naszych kolegów, przede wszystkim pobytu pacjentek, także staraliśmy się, żeby te warunki dla matek i ich dzieci godne tego cudu narodzin były godne. I myślę, że osiągnęliśmy ten sukces. Wieloosobowe sale chorych zastąpiły jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjentki i ich rodziny mogą liczyć na zachowanie większej intymności i prywatności. Czuję się w pełni zaopiekowana. Nie było ani jednej sytuacji, żebym czuła niepokój. Jestem zawsze informowana o tym, co się dzieje, jakie będą badania, co się ma wydarzyć. Nie mówiąc tutaj o komforcie oczywiście fizycznym, bo jest naprawdę wyremontowana placówka i wygląda świetnie, to jeszcze rzeczywiście jest ten komfort właśnie psychiczny. Lekarze są super profesjonalni i panie tutaj położne też się nami opiekują bardzo dzielnie. Modernizacja objęła też miejsca opieki nad najmłodszymi, oddział neonatologii. Efektem prac jest przede wszystkim powiększenie oddziału oraz wyposażenie go w 4 stanowiska intensywnego nadzoru medycznego, 5 stanowisk opieki ciągłej, 5 stanowisk opieki pośredniej oraz 21 miejsc dla matek z dzieckiem w systemie rooming in. Na oddziale znajdują się również pokój laktacyjny ze stanowiskiem do odciągania pokarmu oraz jego przechowywania. Nie tylko modernizujemy oddziały, ale również świadczymy usługi medyczne na wysokim poziomie, myślę, że europejskim. Wyposażenie w sprzęt i w aparaturę pozwalają nam na to. Szpital Brudnowski to również placówka kliniczna dla Akademii Medycznej. Znajdujemy się w klinice położnictwa i ginekologii 2 Wydziału Lekarskiego, który jest placówką osadzoną głównie w tym właśnie szpitalu, naszym szpitalu, Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Ta klinika funkcjonuje tutaj od początku, zawsze działała sukcesami, natomiast w ostatnich latach rzeczywiście dokuczał standard, w których zarówno pacjentki rodziły, jak i studenci musieli się kształcić. Zatem to, co zostało teraz zrobione, jest bardzo dużym osiągnięciem zarówno w skali szpitala, jak także w skali naszego uniwersytetu. Jednym słowem, udała się podróż szpitala w XXI wiek. Tutaj w przypadku naszego szpitala Brudnowskiego 12 milionów 800 tysięcy złotych na modernizację, ale tak naprawdę kompleksową, 2 oddziałów. Oddziału położnictwa i neonatologii. To są ważne oddziały, dlatego że chcemy w sposób bardzo kompleksowy podejść do mam rodzących dzieci. To jest kompleksowa opieka nad mamą rodzącą dzieciątko, nad dzieckiem, ale również kompleksowa opieka nad dzieckiem, które z różnych względów urodzi się chore i wymaga dodatkowego wsparcia. Szpital Brudnowski jest szpitalem, na bazie którego funkcjonują liczne kliniki. Są to kliniki albo Uniwersytetu Medycznego, albo Centrum Medyczno-Kształcenia Podyplomowego, albo Instytutu Żywności i Żywienia, więc to jest szpital o charakterze wysokospecjalistycznym i klinicznym.